1 września została otwarta hala sportowa na osiedlu Wysokim 6 przy 3 Liceum Ogólnokształcącym. Nowa hala o powierzchni ponad 1860 m2 pozwala nam na zgromadzenie całej społeczności Trójki na bardzo ważnych uroczystościach dla szkoły. Ta sala jest ogromną wartością dla nauczycieli wychowania fizycznego, ponieważ warunki i komfort ich pracy zdecydowanie się poprawi. Stoimy przodem, drzwi ugięte, a teraz bokiem zamach uderzyć. O właśnie, hop. Na nowym obiekcie równocześnie 4 grupy wychowania fizycznego mogą mieć zajęcia. Dlaczego 4? Ponieważ obok głównej hali dzielącej się na 3 części mamy salę fitness. Nowo wybudowany obiekt nazywa się halą pasywną. Dlaczego? Dlatego, że sposób budowy tego obiektu, bardzo nowatorski na terenie miasta Krakowa, cechuje się tym, że środki i materiały użyte do jego budowy stanowią tak jakby termos, w którym zgromadzone ilości ciepła są gospodarnie wymieniane na zewnątrz. I być może to budownictwo pasywne, stanie się nadzieją szkół w Krakowie. Idź, no idź. Od 1953 roku pamiętam rzekę Wisłę przy końcu ulicy Klasztornej. Flisacy dowozili piasek i ładowali na pryzmy. Piasek dowożony był galarami, to były takie łódki, które były budowane w stoczni krakowskiej przez szkutników z Łączan. Ten piasek był później wozakami rozwożony na budującą się nową hutę, prawda, gdzie był potrzebny do cementu, do różnych takich rzeczy, jeśli chodzi o budowę bloków mieszkalnych. Piaskarnia, czyli żwirownia, mieściła się na zakolu rzeki, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się most Wanda, niedawno teraz zbudowany. Obsługiwała tą piaskarnię między innymi taka barka, która się nazywała Linda.